Po pierwsze, skąd pewność, że będziesz pamiętał sugestie, które ci podam, kiedy nastanie ten okres? Najdroższy Guruji, w jaki sposób utrzymać spokój i zawierzyć się boskości w tym niepewnym okresie, w którym rynek finansowy jest zachwiany, panuje terroryzm, a globalne ocieplenie ciągle postępuje? Kiedy następuje burzliwy okres, cała mądrość ulatuje. Cała wiedza, którą wcześniej słyszałeś, znika w oceanie. Skrywa się. Ale jeśli przytrafi ci się, że w tym czasie znajdziesz się w grupie ludzi na satsangu lub na sesji medytacji, wtedy nie ma potrzeby o tym rozmawiać. Od razu automatycznie ci to pomoże i będziesz o tym wiedzieć. Jeśli kiedykolwiek będziesz miał jakiś problem i znajdziesz się w dobrym towarzystwie, w towarzystwie ludzi, którzy skierują cię ku wiedzy, to ci pomoże. Dlatego Budda kładł duży nacisk na satsang. W tradycji chrześcijańskiej nacisk kładzie się na komunię. Sangha, czyli przebywanie w grupie wsparcia, jest wszędzie zalecane. Dobry przyjaciel to ktoś, kto w burzliwym okresie zachęci cię, abyś podążał ścieżką duchową. Będąc na duchowej ścieżce, nie doznasz wzburzenia. A nawet jeśli się przytrafi, to będzie trwało kilka sekund, minut lub najwyżej kilka godzin. W miarę jak wzrastasz w duchowej wiedzy, pozostajesz nietknięty, nawet wtedy, gdy przychodzi burzliwy okres. Idziesz dalej z uśmiechem i poczuciem pewności siebie. Więc nie musisz się przygotowywać na taki okres, obmyślać, co masz robić, jeśli przyjdzie. Po prostu już teraz trwaj w wiedzy. Zobacz, życie trwa tylko chwilę. Nikt nie da ci gwarancji, jak długo będziesz żył na tej planecie. Pewnego dnia będziesz musiał ją opuścić. Jeśli zmieniasz miejsce zamieszkania, wtedy zabierasz ze sobą swoje ciało, a w tym przypadku ciało będziesz musiał również zostawić. A ironią jest to, że zapominamy o najbardziej oczywistej rzeczy w naszym życiu, o śmierci. Nie ma niczego gorszego od niej. A to, co najgorsze, jest oczywiste. Pewnego dnia na pewno się przydarzy. Wyzwaniem jest utrzymanie uśmiechu na twarzy do momentu, kiedy nadejdzie. Możesz to zrobić, jeśli przyjmiesz takie założenie. Będę się uśmiechał aż do samego końca. Zrobię to. I to jest siłą duchową. To wiara w fakt, że prawda zawsze zwycięży. Wiara w to, że dobro zawsze będzie miało wysoką pozycję w twoim życiu. Wszystkie te praktyki, zgromadzenia, komunia, śpiewanie bhajan, medytacja, dają ci tę siłę, tę pewność w tobie. A zamartwianie się, o, co się stanie, co się stanie, co ze mną, co ze mną. Po prostu spójrz wstecz na wydarzenia na świecie. Co się stało w Europie po II wojnie światowej? Wszystkie pieniądze, które ludzie mieli, stały się niczym. Były tylko papierem. I podobnie, kiedy załamał się rynek finansowy, to była wojna finansowa. Szybko zarabiasz duże pieniądze i nagle wszystko traci wartość. Bądź na to gotowy. Pieniądze to nie wszystko w życiu. Życie to znacznie więcej. I mówię ci, w społeczeństwie na świecie jest wiele człowieczeństwa, ludzi gotowych ci pomóc i dać wsparcie. A do tych, którzy próbują popełnić samobójstwo, kiedy stracą pieniądze lub napotkają w życiu na porażkę, proszę was, nie róbcie tego. Nawet o tym nie myślcie. Jesteśmy tutaj wszyscy po to,
aby ci pomóc. Na tej planecie jest wystarczająco dużo człowieczeństwa i miłości, aby dać ci wsparcie. Miej wiarę, że wyjdziesz z trudnej sytuacji. Miej tę wiarę i pewność. A jeśli jej nie masz, to przynajmniej miej wiarę, że na tej planecie są dobrzy ludzie, którzy przyjdą i ci pomogą, dadzą ci wsparcie. A jeśli nie masz nawet takiej wiary, proszę, miej wiarę, że Bóg jest po twojej stronie i ci pomoże. Zwykle ludzie mają taką wiarę: o, Bóg o mnie zadba, i zatapiają się we wszelkiego rodzaju głupotach. A Bóg pomaga tylko tym, którzy pomagają sami sobie. Te przysłowia niosą wiele prawdy. A jeśli robisz wszystko, co możesz, i znajdujesz się w takim punkcie, że nie masz już żadnej innej możliwości, podnieś obie ręce i powiedz: mój Boże, dłużej tego nie zniosę. Zobaczysz wtedy, że pomoc nadejdzie. Dobrze? I wielu z was już tego doświadczyło. Nie muszę o tym mówić, ale wy, wartowliwi, doświadczyliście tego tak wiele razy. W waszym życiu przytrafiło się tyle cudów.